Witam Państwa ponownie. Chcieliśmy Państwu powiedzieć o strasznej rzeczy, która się dzieje i tego już nie można trzymać pod kloszem. Mianowicie YouTube ciągle nam usuwa ilość wejść na naszych filmach. I to nieważne, czy są filmy jakieś polityczne, czy filmy o Lublinie. Po prostu podejrzewam to, że to jest złośliwa robota, że mój kanał nie pozyskiwał nowej liczby subskrybentów i żeby po prostu tkwił w takim po prostu koncie, żeby nikt go nie mógł znaleźć i żeby tam jakiś tam miał parę filmów na koncie i to wszystko. No to ja tutaj żeby powiem, że to już od dłuższego czasu obserwujemy ten fakt. Zaczęło się rok temu od takich filmów, które robiliśmy na temat kampanii wrześniowej. Wtedy po raz pierwszy zauważyliśmy, że filmy, które tam miały po 1000 kilka wejść, po kilku dniach spadały do 400, 600, różnie, mimo że przybywało subskrybentów, mimo że przybywało plusów, no to ta ilość ciągle spadała, potem rosła, później znowu spadała i później się to uspokoiło przez jakiś czas. Później zdjęto ci film i o homoseksualistach i od tego momentu ten kanał już był pod specjalnym nadzorem i po prostu te filmy przestały być jakby promowane przez YouTube i liczba wejść drastycznie spadła. No, po części może to oczywiście wytłumaczyć też tym, że powstały nowe kanały, które, takie jak Media Narodowe, jak w Realu, które skupiają główną część powiedzmy takiego widzów powiedzmy o naszym profilu zainteresowań, ale to jednak nie tłumaczy wszystkiego. No i cały czas, a już w ostatnich tygodniach, po prostu ta ilość wejść po kilku dniach sukcesywnie jest cofana. Jak jest 300, no to się robi 200. Ale potem... to jest inaczej. Najpierw to normalnie jest wszystko w porządku, rośnie. Mhm. Parę dni nic nie jest czynione, a dopiero po paru dniach setka jest ucinana i później ten film jest... później on już wiadomo, że tutaj, że on wtedy już mniej rośnie i później tylko jest kontrolowane to, żeby on za bardzo nie wyskoczył w górę. I tak, później to tylko jest po kilkanaście. No, ale w zależności, bo jak na przykład film ma kilka tysięcy wejść, no to obcinają 1000. Jeżeli no tak. Ma kilkaset, to obcinają 100 i tak dalej, i tak dalej. To robią wszystko aparaty, które są zaprogramowane przez człowieka. One są skierowane na poszczególne... Nie wiem, jak to jest na innych kanałach, ale wiem, że inni też się skarżą na to, że są na różny sposób blokowani. Czy to reklamy są im usuwane, czy liczba subskrybentów... Przepraszam cię, Grzesiek, atak jest skierowany na mnie, nie na moje filmy, tylko na mnie. Bo jeżeli na przykład ja robię jakiś film polityczny, na przykład o obronie życia nienarodzonych, film o generale Franco, to już jest kontrolowane, to już są, wiadomo, to są już po prostu, ja o tym nie mówię, że się zgadzam na to, żeby mi po prostu odejmowano ilość wejść, tylko mówię jak to wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, które kręcę o Lublinie, to tutaj też po prostu bezczelnie YouTube wchodzi na moje filmy i po prostu cenzuruje po prostu. Cenzuruje je, no. Zmniejsza ich zawsze. To po prostu to jest pocinanie skrzydeł osobie, która kręci takie filmy. Ja się nie godzę na to, ponieważ ja ten kanał prowadzisz od 10 lat. Tak. Szczególnie 5 lat poświęciłem, jeździłem tutaj za Michkiewiczem, za Korwinem, za innymi tuzami polityki, bo wierzymy YouTube'owi, że jest wolność poglądów, że można sobie budować kanał, żeby zwiększać grono odbiorców, grono subskrybentów. I po 5 latach po prostu jest bezczelna cenzura. To jest po prostu, panowie, to jest bezczelność z waszej strony i apeluję do... Nie panowie, to apeluję do towarzyszki Marty Poślad, bo z tego co to jest wiem, całe grono odpowiada za to niejaka Marta Poślad, to jest po prostu bezczelność. Jest tutaj przedstawicielką YouTube na Polskę i ona właśnie sama nie ukrywa tego, że będzie stosować cenzurę i przecież na przykład kanał Realu był blokowany. Doktor Przegół też się skarży na to, że go cenzurują. To jest wszystko, za tym stoi konkretna osoba. Przecież wiadomo. I nazwijmy rzecz po imieniu. Jest to
towarzyszka Marta Poślad, która za to odpowiada. A czy to do tego są inni ludzie używani, czy jakaś aparatura specjalna, to jest już inna rzecz. I może z tego miejsca warto też powiedzieć. Aparatura jest kalibrowana przez konkretnych ludzi. Że jest coś takiego jak Ministerstwo Cyfryzacji. A to właśnie chciałem powiedzieć o tym. I wiceministrem tego urzędu jest pan Andruszkiewicz, dawny gminny narodowiec, który zdradził narodowców i przeszedł do PiS-u. No i on powinien się tym zająć. W jakim kraju takie praktyki w ogóle są dopuszczalne? Dlaczego ministerstwo, które powinno nad takimi sprawami bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czuwać, nic nie robi w tej dziedzinie? Apelujemy tutaj do pana Andruszkiewicza, żeby się przyjrzał temu, co się dzieje. I to nie jest apel wyłącznie dotyczący tego kanału, ale w ogóle wszystkich prawicowych użytkowników, którzy są dyskryminowani na tym kanale, który przecież tutaj łaski wielkiej nie robi, tak bo zarabia pieniądze za to. Za reklamy chociażby, które są wciskane państwu. Także musimy na to zwrócić uwagę i proszę państwa, jeszcze zaapeluję w takim razie, jeżeli widzicie coś takiego, no to reagujcie, apeluję, subskrybujcie nasz kanał, promujcie go, dawajcie plusy, dawajcie komentarze i tyle chyba. Nie zawsze jest głupio prosić o takie rzeczy, bo ja uważam, że prawda sama się obroni. Może to jest naiwne z mojej strony, ale ja jestem człowiekiem starej daty. I coś tu jeszcze chciałem powiedzieć. Tak jeszcze a propos, panie Andruszkiewicz, znaczy ja uważam, że YouTube tak gra, jak mu po prostu jak mu pozwalamy. Jestem pewny, że gdyby tutaj był odzew ze strony pana wiceministra cyfryzacji, to YouTube podkuliłby pod siebie ogon, albo przynajmniej bardziej by się z nami liczył. Nie byłby taki cenzorski w swoich zapędach, jak jest teraz. Także, ale musimy się niestety też liczyć z tym, że może być gorzej, no bo przecież ja wcale się nie ukrywają tego, że ich celem jest cenzura. Nie ma zresztą lewactwa. A co mi to obchodzi? Co mi to grzegorz obchodzi? Ja chcę wolności, ponieważ YouTube, wbrew temu, że jest to prywatny kanał, on pracuje w przestrzeni publicznej, też musi przestrzegać jakichś praw. A prawo powinno być takie, że każdy ma w internecie nie ma równych i równiejszych, tylko w internecie obowiązuje wolność wypowiedzi. Ja może bym się zgodził, że gdyby na przykład mój film usunięto, gdyby jakieś były przekleństwa, albo jakieś, no nie wiem, no obraza, ale to żeby po prostu... A dlaczego na przykład kanał pastora Konieckiego, który właściwie nic innego nie robi, tylko obraża wszystkich i wszystko, obraża uczucia religijne, obraża katolików, obraża prawosławnych, obraża nawet innych protestantów, obraża kobiety. Dlaczego ten kanał nie jest kontrolowany? Dlaczego on może się rozwijać swobodnie, mimo że przeciwko jego szefowi toczy się prokuratorskie śledztwo, a kanały prawicowe są niszczone? Czy to jest cel, czy to jest metoda, czy to jest zaplanowane, czy to tak tylko wychodzi przypadkowo? Ja myślę, że przypadków tutaj nie ma, bo nie ma. Dobrze, to jeszcze raz apeluję, proszę państwa, oglądajcie na...